Też na kartę. Też na Wyswobodził nas Chrystus, aby wszyscy stanowili jedno, aby świat uwierzył. Módlmy się za święty Kościół Boży i za wszystkich, którzy zajmują się ewangelizacją świata. Za życia i po śmierci. Módlmy się za ojca świętego Franciszka, za naszego biskupa Józefa, biskupów i kapłanów, a szczególnie za naszego proboszcza księdza Tomasza, aby wspierani modlitwami Kościoła wiernie mu służyli. Panie, bądź im światłem, siłą, pociechą. Ciebie prosimy. Ciebie prosimy. Pokój Tobie, Polsko, ojczyzna moja,
Módlmy się, aby Bóg miłosierny o Tobie pamiętał i przemienił serca wszystkich, którzy ponoszą odpowiedzialność za losy narodu, aby byli wrażliwi na ludzkie problemy. Niech w życiu społecznym zwycięży dobro, prawda, uczciwość. Ciebie prosimy. Kiedy myślę, słyszę jeszcze dźwięk kosy, gdy uderza o ścianę pszenicy. Dawco wszelkiego dobra, zeszlij łaski na rolników, ogrodników, sadowników, pszczelarzy, hodowców i członków ich rodzin, którzy żywią naród, bronią niepodległości. Niech będą wierni swoim chrześcijańskim korzeniom, tradycji i kulturze. A zmarłym daj niewiędnący wieniec chwały. Ciebie prosimy, Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. To jest przykazanie moje. Módlmy się za ludzi chorych, cierpiących, samotnych, szukających pracy, którzy nie potrafią odnaleźć się w procesie przemian dokonujących się w kraju, utrudzonych działaniami wojennymi na Ukrainie, w Syrii i na świecie, aby otrzymali wsparcie i nadzieję. Ciebie prosimy, Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Choćby nikt od was nie wymagał, wy sami od siebie wymagajcie. Módlmy się za młodzież, by przeżywając rok miłosierdzia, ożywiła swoją wiarę w Boga, bogatego w miłosierdzie. I tak jak podczas Światowych Dni Młodzieży, wniosły entuzjazm wiary w życie wszystkich wierzących. Ciebie prosimy, Kyrie, Kyrie, eleison. Jest chleb życia. Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Pamiętaj, Panie, o nas tak licznie zgromadzonych na tej świętej uczcie dziękczynienia za dary ziemi i naucz nas, że Eucharystia jest pulsującym sercem Kościoła, który uczy miłosierdzia, jedności i miłości. Ciebie prosimy, Kyrie. Jutro ciężki dzień, w gminie sesja i planowanie dożynek. Może jakiś milionerów z zagranicy przyjmiemy? Nowe kontakty zawrzemy? Ty, moja baladyno, jedź na bazę. Skorzystaj z jacuzzi i delektuj się z innymi smakami. Wszak u nas wszystko zdrowe, na cerę i twoją figurę wyborowa. Nie! Jutro odpoczywa matka. A my z siostrzycą idziemy na żniwo. Nie, nie, nie. Pójdę sama. I tak muszę wybrać z bankomatu pieniądze, które u każdego wzbudzają żądzę. Ktoś jedzie, ktoś między Wilnami pomyka. Ach, kto to? Co za bryka jedzie aleją? Patrz, wszak to najnowszy Ford prosto z salonu. Ma pewnie klimę, siedzenia podgrzewane, a nawet szyby przyciemniane. A za kierownicą, patrz jaki przystojniak, a jakie stroje ma cudne. A my, tu na wsi,
Wiedziemy życie takie nudne. Niech siostra otworzy. Lakier do paznokci Revlon. Schnie? 60 sekund. Miałabym czas. Hybryd bym zrobiła w salonie. A tu masz, babo placek. Przystojniak za drzwiami już czeka. Gdzie grzebień, maskara? Podaj Maybelline. No dobrze, ja otworzę. Jaki przystojny. Córki, szansa. Szansa na sukces. Proszę wybaczyć, ale w ojca Fordzie elektryka siadła. Wyświetla się błąd i za diabła ruszyć nie mogę. Proszę, proszę usiąść przy stole. Napije się pan czegoś? Może wody? Co ty, matko, plecesz? Może osi albo multivitaminę dla sportowców? Tak, chętnie. Nazywam się Kirkor. To moje córeczki, drogi panie. Ta starsza to Balladyna. A młodsza Alina, także jak anioł. Ach, tu znajdę swoją miłość. Prawdę mówiłeś, ojczulku kochany, gdzie okienkami dwie różyczki błysną. Dwie? Trzy róże tu widzę. Słuchajcie, matko, gminę przemierzyłem w poszukiwaniu bogatej, uczciwej i koniecznie urodziwej żony. Dalej nie jadę, bo tu znalazłem cudowne bóstwa. Proszę bardzo, wybór należy do pana. Trudno mi podjąć taką decyzję. Starsza na modelkę by się nadawała. A młodsza mistrz świata by została. Matko, proszę cię więc o radę. To trudny wybór. Malin kiedyś nazbierały. Oj, co to będzie? Coś mądrej matce przyszło do głowy. Randka w ciemno będzie. Niechaj się chociaż z ust różanych dowie, czy mnie smukłe łanie kochacie. O odpowiedź proszę Balladynę. Nie śmiem wymówić tak, panie, ale ty zgadniesz, choć będę milczała. Jeśli mi kupisz, co będę chciała, na pewno będę cię kochała. Tak, panie, nie będę wymyślać, bo to moja szansa. Drugie pytanie brzmi, czym mnie zainteresujesz, gdy będę zrzucony? O odpowiedź proszę Alinę. Będę dzieliła twoje pasje. Jeśli zdecydujesz się na grę w klubach hiszpańskich, w Barcelonie czy Realu Madryt, będę podziwiała twoje popisy. Może zostaniesz następcą Ronalda? Ja wówczas będę błyszczała przy twoim boku. Stanę się pierwszą wax w gminie. Wystarczy, wystarczy. A to ciekawe, co na ten temat powie mi Balladyna. O panie, jeśli w imię twego ojca są czeluście, a ty każesz skoczyć, nie licz na to, nie skoczę. Szkoda. Trzecie pytanie brzmi, jak chcesz zdobyć moje serce? O odpowiedź proszę Balladynę. Będziemy razem ćwiczyć kapki, rzuty karne. Jak Ania Lewandowska przygotuje ci kulki mocy, żebyś mógł poszaleć nie tylko na boisku, ale i w nocy. A ty, Alino? Będę zbierała wycinki z gazet na temat twoich sukcesów sportowych i wklejała je do albumu. Dla potomnych oczywiście. Zaprzyjaźnię się nawet z twoją matką. Ojca już polubiłam. Na złość mojej matce. Jaki trudny wybór. Sam nie wiem, co począć. Chyba o pomoc poproszę kogoś z decydentów gminnych, najlepiej tych przychylnych memu ojcu, co by nam na złość zrobić nie chcieli i w jakieś maliny nas nie pchnęli. No to słuchaj, Kirkorze drogi, Balladyna obiecuje żyć dłużej niż ty, bo do czeluści nie wskoczy.
chętniej ciebie by tam widziała. Alina, cóż, jedyne na co możesz liczyć to wyjazd do Hiszpanii i roztrój żołądka po jej cudownej jak woda z Lichenia diecie. Pewnie masz pobyt w szpitalu i basen, ale przy łóżku. Nie dopuszczaj żadnej do budżetu, bo ojciec, a wraz z nim gmina zbankrutuje. Orlika nie zrobi, kanalizacji do końca nie wybuduje i nowych tablic nazwami ulic nie zasponsoruje. Nic tych kowy nie powstrzyma. Codziennie nowa limuzyna, kosmetyków i strojów najdroższych, pełne szafy. I co mam teraz zrobić? Powiedzcie, dziewczyny. Myliłeś się. Myślałeś, że znów pozwolimy się wygnać w maliny? Nie wiesz, że inne są dzisiejsze dziewczyny? No tak. Za ojca mego czasu już wiem. Żony tutaj nie znajdę, ani kariery nie zrobię, ale ojcu mojemu utoruję drogę. Pogodzę rady gminy i zwaśnione strony wtedy, kiedy matkę tych uroczych dziewcząt przekonam do zgody. Ma ona siłę przebicia i nakłaniać umie. Przy niej każdy radny błędy swe zrozumie. Będą ojcu mojemu mądrze doradzali i gminę naszą ponad wszystkie stawiali. Jeszcze kilka lat minie, a Przeworno pięknie się rozwinie. Będzie orlik zrobiony, reprezentacyjny rynek odnowiony, polder nawodniony i każda wieś skanalizowana. A wójtowi i radzie chwała będzie oddana. I tak to wszystko się działo. I sztuka skończona. Ja, redaktor naczelny lokalnej gazety, bacznie obserwuję. Literaturę śledzę, podobieństwa szukam i dzieje naszej gminy pięknie opisuję. Zresztą u mnie pióro lekkie, wzrok bystry, a słuch doskonały. Czego tam nie dojrzałem, wróble doświerkały. Jeśli ktoś z obecnych znalazł swe odbicie w których z tych postaci, niech się nie obraża, tylko zauważa, że należy do znanych postaci, a z nich się żartuje i ich życie bacznie obserwuje. Wcale się nie biła. Ojdana, 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 ojdana,
Koncencjusz rzadko się układa i dość często swój ten w konflikty popada. Oj Dana, oj Dana, oj Dana, oj Dana, oj Dana, oj Dana, gminowa kochana. A tak rany długo zawsze im wtóruje i malutkie dzieci w domu wychowuje. Tak jeszcze Orlik postawiła.
Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie. Tę rzepkę oglądać co dzień. Wyrosła rzepka jędrna i krzepka. Spróbować by rzepkę z kawałkiem chlebka. Więc ciągnie rzepkę dziadek nieboże. Ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może. Zawołał dziadek na pomoc babcię. Nosa, nosa, pasimy sobie mata. Tańczymy wszyscy, bawimy się! Ja złapię rzepkę, ty babciu za mnie złap się. I biedny dziadek z babcią niebogą ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Przyleciał wnuczek. Ole!
złapał. Podzi się, stęka, aż się zasapał. Wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę, oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną. Wyciągnąć nie ma. Aż ty piwko wylałeś. Zawołał wnuczek szczeniaczka mruczka. Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Na kurkę czyhał kotek w ukryciu. Zaszczekał mruczek. Pomóż nam, kiciu! Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Więc woła Kicia kurkę z podwórka. Wnet przyleciała usłużna kurka. Thank you.
kicię. Kicia za mruczka. Mruczek za wnuczka. Wnuczek za babcię. Babcia za dziadka. Dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, kapią, stykają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Szła sobie gąska ścieżyną wąską, krzyknęła kurka, chodź no tu gąsko. Yeah.
rzadka to gratka. Żabka za boćka, bociek za gąskę, gąska za kurkę, kurka za kicię, kicia za mruczka, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Bociek to Patrycja.
narrator to Gosia. Poprawa muzyczna Janek. Brawo! Peace!